Sympatyczna kawiarenka posiada bardzo sympatyczny tarasik. Jestem na dachu takiego bardzo wąskiego budynku, który z jednej strony ma ulicę i z drugiej strony ma ulicę. Budynek ma no ze 2 metry szerokość. Boxes full of things. Udało się, wreszcie skończyliśmy ten wielki projekt z samolotem, z liniami lotniczymi. Nareszcie możemy się rozkoszować czasem wolnym, na który mamy cały jeden dzień. Już jutro trzeba się spakować, a we wtorek lecimy do Londynu. Hello darkness, my old friend. Od jakichś 2 tygodni próbuję się zabrać za to, żeby nagrać przemowę na temat kryptowalut. Ale zawsze coś staje na mojej drodze. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Świat kryptowalut jest bardzo ciekawy, natomiast jest w nim strasznie dużo szarlataństwa w tym momencie, bo każdy, kto załapał się na Bitcoina odpowiednio wcześnie, teraz może uchodzić za wielkiego rynkowego wizjonera. Tymczasem 9 na 10 osób po prostu miało durnego fuksa. Ostatnio często zdarza mi się mówić takie rzeczy pokroju, że o, to jest taki ciekawy świat, którym warto się zainteresować. Ostatnio tak było w przypadku Suprema i paradoksalnie wydaje mi się, że Supreme i Bitcoiny mają trochę wspólnego, znaczy ta umowność wartości jest na podobnej zasadzie problemem dla wielu ludzi. Z jednej strony masz ludzi, którzy mówią, że bluza Supreme jest bezwartościową szmatą, a z drugiej strony ludzie mówią, że kryptowaluty nie mają absolutnie żadnej wartości. I w obydwu przypadkach myślę, że ludzie trochę nie zauważają umowności świata, w którym żyjemy, to znaczy tego, jak wartość jest tworzona przez wiarę, że ona istnieje. W sensie to jest samospełniająca się przepowiednia. Ostatnimi czasy cała rozmowa na temat Bitcoina jest zdominowana przez to, czy to jest bańka, czy nie. I sami ludzie się trochę o to proszą niestety, bo większość ludzi zainteresowanych Bitcoinem czy w ogóle kryptowalutami nie zainteresowała się tym dlatego, że technologia jest ciekawa, tylko dlatego, że cena przez ostatnie pół roku szła tak bardzo w górę, że wszyscy w tym widzą po prostu łatwy zysk. Z kryptowalutami jest niestety jeszcze taki problem, że trudno się o nich mówi, czy nagrywa filmy, czy pisze artykuły, ponieważ sytuacja na tym rynku zmienia się tak szybko i tak dynamicznie, że informacja w momencie, kiedy ją wygłaszasz, już jest nieaktualna zazwyczaj. Jest taki znakomity blog, ktoś zrobił, indeksujący artykuły mówiące o tym, że to już jest koniec Bitcoina. I na przykład można tam znaleźć w archiwum artykuł sprzed paru lat przy cenie Bitcoina $400, że no to już jest koniec, pozamiatane. Myślę, że internet naprawdę potrzebuje takiej pamięci, żeby mówienie rzeczy, które są błędne, nie było takie bezkarne. Jak cena Bitcoina zacznie w końcu spadać, to wtedy wszyscy, którzy to wieszczyli przez ostatnich kilka lat, będą mówić, że ha, miałem jednak rację. Tymczasem chuja tam, no to nie jest takie proste. Jak powiesz, że kiedyś prawdopodobnie ludzie przestaną dzwonić przez telefon, to nie znaczy, że nie warto jest dzwonić przez telefon tu i teraz. Także jak mnie ludzie pytają, czy opłaca się inwestować w kryptowaluty, czy nie, to moja odpowiedź brzmi, nie wiem. Natomiast co bym radził, to dowiedzieć się, jak to wszystko działa. W sensie poczytać sobie o technologii blockchaina, starać się zrozumieć, dlaczego wiele ludzi uważa, że to jest technologia, która może bardzo dużo zmienić na świecie. Warto się też dowiedzieć, jak działają takie rzeczy, czym jest portfel na przykład w rozumieniu kryptowalut, jak przekazywać sobie pieniądze z jednego portfela do drugiego. To są wszystko proste rzeczy. Nie musisz się dołączać do klanu ludzi, którzy uważają, że Bitcoin to jest rewolucja, żeby to zrozumieć. W sensie to nie jest żadna deklaracja, tak? No ja mam taką małą obsesję na tym punkcie od paru miesięcy i nie żałuję. Jestem również posiadaczem jednej koparki. Ktoś dzwonił. Is this yours? No. Obviously not. Now you're gonna be in my video. Nice. We never had a dog in this space. Yeah. Some mush.
Plakat na 100 tysięcy. To było z miesiąc temu. Bo tak jest niby, że jak masz 100 tysięcy subskrybentów, to dostajesz ten taki przycisk. Ty jest mój sprzed lat z tego kanału, ale nigdy nie dostałem za Zapytaj Beczkę, YouTubie. Gdzie jest moja nagroda? Widzicie, mówiłem wam, że z beczki nic nie mam ostatnio, więc nawet kurde medalu nie dadzą. Zdaliśmy pocztówkę. Jest bardzo słodka. Jest z Połoniny Wiotlińskiej. Jest napisane pozdrowienia dla Kasi i Krzysia od Adama. O, dziękuję. Tak Adam. Po prostu. No. Bardzo dziękujemy, Adam. I również cię pozdrawiamy. Mua! 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 Dobra, wygrałeś. O rany, jaki intensywny dzień. Nagrałem 3 odcinki Mądrości Tłumów i Zapytaj Beczkę. Musiałem szybko rozkminić cały content komediowy na najbliższy miesiąc, bo wylatujemy już jutro. Mam nadzieję, że będzie się wam podobać. Świąteczne Zapytaj Beczkę, myślę, całkiem spoko. Dzisiaj w ogóle Zapytaj Beczkę było kręcone na innym tle, bo moje standardowe tło, no nie ma go w tym momencie, bo zostało użyte na planie zdjęciowym z samolotem. Ważne ogłoszenie, przygotujcie swe myszki teraz, żeby szybko coś kliknąć, bo zaraz tego już nie będzie. Myślę, że nie trzeba nikomu przedstawiać polskiego Supreme, czyli pierożków. Pierożki same w sobie są zazwyczaj trudno dostępne, nisko nakładowe i wyprzedają się od razu, jak mówimy, że jest nowa partia. A co powiecie na limitowaną edycję? Przedstawiamy kolekcję Święta 2017 Pieróg Renifer. Istnieje tylko 50 sztuk pierożka Renifera. I więcej nie będzie. Może w przyszłym roku jakieś będą, ale będą inne. Więc to jest jedyny moment, kiedy można pierożka Renifera 2017 sobie kupić. Kiedy mówię te słowa, on pewnie już się wyprzedały, ale spróbujcie. I jak zawsze, wielkie propsy dla dziewczyn, które je szyją. To są w ogóle one na tym zdjęciu, gdzie ja jestem przerobiony na kimś, kurwa. Strasznie chciałem wam w ogóle tu na filmie pokazać go fizycznie, ale mój jest... Dzisiaj był doręczany i się z nim minąłem, kurde. Ale powiem wam, że w ogóle znakomitą zabawę mam tutaj z tym. Dobrze. Ronin spakowany. To jest zdjęcie jak ten, jak ten taki agent z tymi, z narkotykami ma takie zdjęcie. In my veins there was no plan. Every cloud making me so light. Clean my mind. Siropko. Cześć. 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 Jesteśmy w niebieskiej jaskini niebieskiej. Yoyogi Park, Tokio, 2017 rok, grudzień. Jeden dzień mamy na zeznanie świątecznej atmosfery w Tokio. I w sumie trochę dobrze, bo chyba wystarczy jeden dzień. Święta w Tokio to nie jest aż taka fajna sprawa, żeby się jakoś tutaj przeżywać to, więc to jest najlepsze, co mają. W sensie te dekoracje to jest chyba jedyna fajna rzecz. Poza tym co? Kurczaka z KFC możecie sobie z Wigilii zjeść. Ciasto mi tak trochę smakuje, ale ciasto, nie jest jakieś bardzo specjalne. No, to nie ma magicznych świąt w Japonii, więc całe szczęście. Spadamy stąd. I to jest, proszę państwa, Japonia. 23:30, poczta otwarta. Odebraliśmy paczkę. Czy on nie jest cudowny? Powiedzcie, czy on nie jest cudowny?
Czy to jest najlepsza rzecz, jaką widzieliście w życiu? Bo ja tak, to jest najlepsze, co widziałem w życiu.